Witam Was 20 października 2018 roku. Dziś zapraszam Was nad jezioro Chełmżyńskie. Spójrzcie, jakie piękne miejsce. Dzisiaj skoncentruję się właśnie na takich niepozornych miejscach. Będzie ich z 10 co najmniej. Miło wspominam takie miejscówki, więc mam cichą nadzieję, że przyniosą dzisiaj jakieś ciekawe fanty. Także będę biegał. Jest ich tutaj sporo nad tym jeziorkiem. Za chwilę się przebieram. Jest dosyć chłodno, no ale ja uporczywy nie używam rękawiczek i łażę w mokrej piance. Tak, wiem, wyjdzie mi po 40, czy tam po 50. Pożyjemy, zobaczymy. Także do zobaczenia w wodzie. Pierwszy sygnał przed wejściem do wody to dwie kuleczki ułowione. Dobry początek. Drugim fantem jest zdezelowana łuska. Ale oczywiście nie zabieram jej ze sobą ze względu na durną ustawę o broni i amunicji, gdyż według nich jest to amunicja. Tadam, wyrzucam to. Tradycyjnie nie może zabraknąć ołowiu, tym razem 30 gram wpadło. Kolejna łuska, której również nie zabiorę ze sobą, a szkoda, bo to kawałek mosiądzu. No nic, lecimy dalej. Padła ołowiona łezka. Kiedyś zrobię zbiorcze podsumowanie i pokażę Wam, ile ołowiu wytargałem. Dzisiejszy odcinek zaś sponsoruje literka O jak ołów. I jeszcze 30 gram do kolekcji. Dobra, tu mam drugie miejsce. Kurde, zakwasy mam takie po wczorajszym treningu nóg, jakby mi ktoś dupę skopał. Ale nic tam. Teraz tu podziałam z 20 minut i lecę dalej. Powiem Wam, że jak wchodziłem do wody, to myślałem, że będzie zimno, ale jest naprawdę przyjemnie. Tymczasem zapraszam Was na krótką wystawę z cyklu Eksploracja stanowisk wędkarskich. Tutaj mamy przykład, proszę. Typowego stanowiska, na którym osobnik wypił piwo marki Żywiec. Tu przyniósł ze sobą puszkę, jak podejrzewam, służyła ona jako pojemnik na żywą przynętę. Tutaj mamy ten sam przedmiot, tyle że ze starszej nieco epoki PRL-u. Na znikomą ilość, wręcz żadną ilość występowania numizmatów z tego okresu, śmiem twierdzić, iż osobnik ten próbował przeżyć i w tym celu łowił ryby. Nie wiem jeszcze, dlaczego używał tak dużo ołowiu, czy rzucał tym ołowiem w te ryby, czy jako dociążenie. No to jest jeszcze do wyjaśnienia. Czekam na Wasze propozycje. Tutaj zanętowy koszyczek, inna forma tego koszyczka. To służyło, jak sądzę, do umieszczania w nim przynęty. Tymczasem mamy przykład 21-wiecznego transportu morskiego, tudzież jeziorowego. Tu panowie płyną sobie na łódeczce. A więc zapraszam Was na kolejne moje wyprawy. Lecę zaraz w inne stanowisko wędkarskie badać kolejne znaleziska. Pierwszym sygnałem na drugiej miejscówce jest jeden grosik. No, tu przynajmniej wpadają jakieś monetki. Jest 5 groszy aluminiowe z PRL-u. No wiadomo, jak się zje konserwę, to puszkę trzeba wypierdzielić do wody, a jakże. Brawo. Zerknijcie na te piękne miejsce. To jest trzecia miejscówka dzisiaj. Zaraz tu obadam te dzikie kąpieliska i lecę na tak zwaną główną plażę. Pobawiłem się trochę na innej miejscówce, no widzicie, jest tylko ołów i dwa grosze, ale lecę dalej. Kolejne niepozorne miejsce i kolejny ołów i dwa grosze.
Słuchajcie, znów się powtarza historia jak ostatnio. Znów jakaś żyłka. No nic, pośledzimy tą żyłkę, co tam na końcu tej żyłki się przyczepiło. O jest. Ciągnie się i ciągnie. A co jest na końcu? Uwielbiam takie hydrozagadki. Ależ to jest tutaj masakra. Już tak głęboko to jest ten zaczep, że nie wiem, czy będę dalej szedł. No nie mówcie, że tu kawał kija. No nie. Dalej się ciągnie. Niekończąca się opowieść. I dalej, i dalej. Ile to metrów? A na końcu normalnie jak rzutnę dymem. Ha, ale jaja, patrzcie. Kawałek wędki. Jakaś śrubka. Nie wiem, o co tu chodzi. No i jest haczyk. Taka historia. I bimbrusie też napiję. 10 groszy, także jest coś oprócz ołowiu. Jest 10 groszy PRL. Idę teraz na kolejną miejscówkę, któryś już raz zmieniam. A co tam? Trzeba podziobać trochę na różne sposoby. Piękna pogoda, naprawdę jest bardzo ciepło. W wodzie jest ciepluteńko. Bez rękawiczek, panowie. W mokrej piance. Bardzo przyjemnie. Przypominam, mamy 20 października 2018. Jest bardzo znośnie. Gdzie dalej pójdzie, to nie kończę sezonu. Gdzie tam? Ale spójrzcie, jakie są piękne tereny. Naprawdę. Rewelacja. Coś pięknego. Dla samych tych widoków warto wyjść z domu. Przynajmniej ja tak mam, nie wiem. Czy zbytnio się nie podniecam tą naszą przyrodą, ale naprawdę niezmiennie robi to na mnie wrażenie. I chyba dlatego uwielbiam to hobby. Same obcowanie z przyrodą daje mega frajdę. To już nawet nie chodzi o te znajdki. Znajdki to jest rzecz tak naprawdę pośrednia. O, tu jest coś jakieś, zobaczcie. To co, atakujemy, wchodzimy prosto z rozbiegu i zobaczymy, co my tu mamy. Na razie jest śmieci. Nie będę zgadywał, bo to może być wszystko na śmietnikach. Wiecie, jakie tam zgadywanie. Co tu się wykopnęło? Jest. 2 grosze, współczesne. Kolejna 2-groszówka. Sygnał był na złotówkę i jest złotówka współczesna, a tu mi hałasuje za plecami jakiś kolo. Tym razem wpadło 50 fendigów, bez rocznika jest. To jakiś token czy moneta, no fajna, egzotyczna znajda. No i 50 groszy PRL. Spotkałem tu kolegę, pasjonata, słuchajcie, z Chełmży. Nie będę go pokazywał, bo może z tego nie życzy, ale fajnie nam się gada. Myślę, że jeszcze nieraz razem pokopiemy. Taka historia na dziś. No i kolejne fenisie, tym razem 5 fenigów. Takie tam z DDR-u.
I kolejny PRL. Złotóweczka, alu. Ale dziwny sygnał, 99. Nie wróży nic dobrego, ale kopnę. Jakieś tam badziewie. No i przyszedł czas podsumowania. Jezioro Chełmżyńskie dało mi mnóstwo ołowiu, trochę PRL-u, fajna, ciekawa monetka, to te 50 fenisiów bez rocznika, to tak jakby token, nie wiem co to jest. No tak czy siak, złotówka z groszami i takie tam wędkarskie do PRL-ki. Tak więc subujcie, lajkujcie i oczekujcie na kolejny odcinek, który już niebawem. Pozdrawiam.